Baczność? Spocznij. Baczność? Poczty sztandarowe sztandary wprowadzić. Thank you.
Proszę pana burmistrza miasta i gminy Wschowa, pana Krzysztofa Grabko, o wygłoszenie okolicznościowego przemówienia. Szanowni państwo, droga młodzieży, spotykamy się dzisiaj u stóp pomnika poświęconego bohaterom i ofiarom II wojny światowej. Spotykamy się w rocznicę jej zakończenia. Zakończenia tej wojny, która w dziejach ludzkości była bez wątpienia najbardziej krwawą, okrutną, nieludzką. Zgotowała ona wielu narodom tego świata mnóstwo cierpienia, tragedii i zniszczeń. Wśród nich był również nasz polski naród. Wiele milionów naszych rodaków straciło swoje życie. Jeszcze większa ilość doznała poniżenia, cierpień, tragedii. Czy to w koncentracyjnych obozach hitlerowskich, czy na nieludzkiej ziemi Syberii i Kazachstanu. Wkład naszego narodu w ostateczne zwycięstwo antyhitlerowskiej koalicji był znaczący. Często spotykały się nasze jednostki wojskowe z dowodami uznania koalicjantów i sojuszników. Ostatecznie nowy świat, który pragnął narzucić całej ludzkości przywódca III Rzeszy, Adolf Hitler, wraz ze swoimi sojusznikami, ten nowy świat się nie ziścił i dzisiaj możemy być za to wdzięczni. Wdzięczni tym, którzy powiedzieli nie, którzy mieli tyle odwagi, samozaparcia, zdecydowania, aby czynnie się temu przeciwstawić. Zwycięstwo koalicji, które przypieczętowała kapitulacja hitlerowskich Niemiec 8 maja 1945 roku, było powodem do wielkiej radości. Rozlegały się strzały, ale nie do ludzi, a na wiwat. Wiele osób płakało ze szczęścia, że to już koniec tego koszmaru. Jednak to zwycięstwo w naszej ojczyźnie nie przyniosło pełnej radości Polakom. Od 1945 roku bowiem Związek Radziecki, jeden z członków koalicji antyhitlerowskiej, narzucił Polsce i ościennym krajom system tak zwanego realnego socjalizmu. Największym moim zdaniem dramatem tamtych czasów było to, że wielu patriotów, bohaterów zasłużonych na frontach II wojny światowej spotkało się z kolejną falą represji, cierpienia, a wręcz zostało pozbawionych życia. Jestem przekonany w myśl obrony tego nowego systemu. Przemiany, które zaszły w Polsce w latach 80., a już dokładnie zmiana ustrojowa, co ważne, warto to podkreślić, która odbyła się w warunkach pokojowych w 1989 roku, pozwalają dzisiaj cieszyć się już pełnią radości i szczęścia, bo oto mamy ojczyznę wolną, niepodległą, demokratyczną, taką, w której własne problemy możemy sami rozwiązywać. Tej szansy, którą dała nam historia za sprawą wielu bohaterskich członków naszego narodu, staramy się dzisiaj nie zaprzepaścić. Staramy się utrwalać pokój poprzez udział w strukturach międzynarodowych. Dzisiaj Polska jest członkiem sojuszu militarnego, jakim jest NATO. Jest członkiem ważnej międzynarodowej organizacji, jaką jest Unia Europejska i wspólnie ze swoimi sąsiadami w pokoju buduje swoją przyszłość. Ciesząc się tą wolnością, nie możemy dzisiaj nie biec myślami do bohaterów tamtych okrutnych wojennych czasów, do żołnierzy polskich sił zbrojnych na wschodzie, na zachodzie,
do funkcjonariuszy polskiego państwa podziemnego, którego działalność tak wspaniale zaowocowała w dniach powstania warszawskiego, niestety nieudanego, jednak do dzisiaj budzącego wielki szacunek i uznanie, dlatego że również wielu młodych ludzi ubranych w podobne mundury jak towarzyszący nam dzisiaj harcerze złożyło swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Ku tym wszystkim bohaterom wojennych czasów biegną nasze myśli, oddajemy im dzisiaj nasz szacunek i cześć. Z radością przyjmujemy, że wśród nas są jeszcze ci, którzy tamte czasy pamiętają, a więc żywi świadkowie, nasi wschodzcy kombatanci, którym szczególnie dzisiaj przekazuję wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności. A waszym kolegom, koleżankom, którym nie dane było dożyć dzisiejszego pięknego, słonecznego, majowego dnia, mówię cześć ich pamięci. Dziękuję. Baczność. Poczty sztandarowe sztandary wyprowadzić.
Rozpocznij. Dziękuję wszystkim zgromadzonym za przybycie i wzięcie udziału w uroczystości.